15 minut po godzinie 18. Znany sygnał stanowi zaproszenie do naszych rozmów niedokończonych, które już rozpoczynamy teraz w Radiu Maryja. Wyjątkowo tylko w Radiu Maryja, bo w telewizji trwa, mamy transmisję z samego Watykanu, spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z dziećmi pierwszokomunijnymi, więc tak wyjątkowo jesteśmy tylko teraz w radiu, ale myślę, że będzie też okazja po 21.30 też nadrobić dla tych, którzy oglądają telewizję, trwam nadrobić ten czas, który teraz będziemy mogli realizować. Mamy zacnych gości. Dzisiaj rozpoczęcie, inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Przybyło bardzo wielu zacnych profesorów. Z nami są także tutaj w studio pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże. Pani profesor, prosimy o specjalizację. Przypomnienie naszym słuchaczom. No więc kulturoznawca, aczkolwiek jeszcze nie jest to dyscyplina naukowa, bo się o to ubiegamy, ale mówię kulturoznawca, bo rzeczywiście badacz kultury się nam tu jawi, gdy używamy takich pojęć. Jestem kierownikiem Katedry Kultury Nowożytnej Rosji, a przy okazji jeszcze pełnię funkcję taką organizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem dyrektorem Instytutu Rosji Europy Wschodniej. Właśnie problemy kultury moje środowisko, moje zespoły badawcze interesują. Tak jest. Witamy bardzo serdecznie. I pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, także znany naszym słuchaczom. Witamy gorąco. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I tutaj też specjalizacja dla przypomnienia, panie profesorze. Ja jestem kierownikiem Katedry Filozofii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii. Więc zapraszamy na, możemy powiedzieć, ucztę teraz na pewno intelektualną i przy okazji bardzo wiele wiadomości, informacji dla naszych słuchaczy zostanie przekazanych. Temat naszych rozmów, ideologie groźne dla Polski. A więc temat ważny, w swoim tytule nawet groźny, bo będzie traktował o ideologiach, które są, które się przejawiają i dlaczego są one groźne dla Polski. Bardzo proszę, oddaję głos naszym gościom i zamieniamy się, myślę, wszyscy w słuch, słuchając słów profesorów. Tak, bardzo się cieszę, że możemy tutaj razem z panią profesor Anną Raźny zabrać głos i dyskutować z państwem na temat bardzo ważny, związany właśnie z wyborami prezydenckimi w Polsce, wyborami, które troszkę zdryfowały na tematy, na wątki istotne dla walki bardziej niż dla rozumienia podstaw, na jakich nasza ojczyzna ma się opierać. Podstaw nie tylko politycznych, ale również moralnych, kulturowych czy wręcz cywilizacyjnych. I dlatego zaproponowaliśmy taki temat, może dosyć rzeczywiście groźny, ale spróbujemy, przedstawiając nasze przemyślenia, pewne rzeczy w miarę jasno tłumaczyć, bo chodzi o to, żebyśmy oprócz słów, które wpadają nam w ucho z różnych środków przekazu, zwłaszcza czy z gazet, czy z radia, czy z telewizji, żebyśmy troszkę mieli do nich dystans i abyśmy je jednak mogli lepiej rozumieć. I dlatego właśnie słowo ideologia. Może ja najpierw wytłumaczę znaczenie tego słowa, a potem wejdziemy głębiej. Otóż słowo ideologia jest takim słowem, które zostało utworzone sztucznie pod koniec XVIII wieku. Była to moda na tworzenie sztucznych słów w oparciu o język grecki czy język łaciński. Samo słowo to składa się z dwóch wyrazów ideo i idea i logos. Pierwsze oznacza nie tyle ideę, takie o jakich mówił kiedyś Platon, że są to byty, które istnieją poza światem, ale były to po prostu wrażenia zmysłowe, które nazywano wówczas w XVIII wieku w filozofii ideami. A logos to była nauka, czy właściwie filozofia. A więc ideologia to była, właściwie wydawałoby się, niegroźna zupełnie taka filozofia wrażeń. Ale była to jednak filozofia dosyć groźna, ponieważ jej autorem był Antoine de Stide de Tracy, który był jednym z przywódców intelektualnych mającej nastąpić rewolucji francuskiej. I on to właśnie wymyślił ową ideologię, która docelowo miała stanowić swego rodzaju manipulację świadomością, zaczynając od najprostszych wrażeń, a kończąc na przewrocie politycznym. A więc ideologia tak naprawdę miała na celu dokonanie pewnego przewrotu politycznego, w ramach którego chodziło o odsunięcie od władzy, od wpływów zarówno monarchę, jak i Kościół katolicki. Czyli ideologia była gruntem przygotowanym pod
zmianę cywilizacji na Zachodzie, bo to miało zacząć się we Francji, ale później również miało rozlać się na inne kraje europejskie, no i tam, gdzie wpływ Zachodu sięgał na inne kontynenty, które były podbijane przez Europejczyków w ramach kolonializmu. I teraz, jeśli już wiemy, że ideologia jest to pewien program polityczny o, jakby to powiedzieć, o perspektywach wręcz cywilizacyjnych, to musimy połączyć to z pewnym wydarzeniem, jakie miało miejsce wcześniej, na początku XVI wieku, kiedy pojawiła się taka mała książeczka dziś świętego Tomasza Mora, Utopia. Utopia, dokładnie z greckiego znaczy to, u to jest negacja, nie, a topos to jest miejsce, czyli nie miejsce. Miejsce, którego nie ma, miejsce, które jest tylko pewną fikcją literacką, wyspą, ale właśnie wyspą, gdzie mieszkają szczęśliwi ludzie. Utopia początkowo była właśnie taką fikcją, gdzie projektowano społeczeństwo doskonałe, szczęśliwe, a która to utopia znowu w pewnym momencie stała się już realnym programem politycznym. I teraz jeśli połączymy utopię z ideologią, to mamy właśnie ten efekt, że w XIX wieku pojawiają się takie ideologie, utopie, których zadaniem jest dokonanie rewolucji wręcz światowej, żeby wszystko to, co jest, zniszczyć i od nowa zbudować społeczeństwo, państwo, zbudować nowy model rodziny, a nawet nowego człowieka. I tutaj w sukurs przyszła technologia, bo o ile jeszcze w XVI wieku można było traktować utopię tylko jako wymysł pisarza, o tyle już XIX wiek, a później XX zwłaszcza, to jest rozwój technologii tak wielki, że te plany fikcyjne początkowo nagle mogą być realizowane. Można zniszczyć prawie całą ludzkość po to, żeby zostawić tych najlepszych wybranych i można konstruować nowe społeczeństwo, nowego człowieka, nowe państwo. I wtedy właśnie w XIX wieku zaczęły rodzić się te ideologie, utopie, do których realizacji przystąpili politycy zachłyśnięci ich atrakcyjnym modelem. I wśród tych utopii był komunizm, socjalizm, nacjonalizm, rasizm, czy wreszcie liberalizm. I kiedy patrzymy na XIX i XX wiek, to widzimy, że to już jest walka coraz bardziej w skali globalnej między różnymi ideologiami. I teraz w skrócie, jeśli przyłożymy to, co się działo w Europie czy w świecie do sytuacji polskiej, to widzimy, że my w jakiejś mierze byliśmy troszkę w innej sytuacji, ponieważ Polska nie miała własnego państwa. Polska była rozebrana pomiędzy trzech zaborców, między Prusy, Austrię i Rosję. I teraz, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, to przede wszystkim Polacy myśleli o przyszłości w kategoriach państwa niepodległego, narodu suwerennego. Natomiast wtórną jakby rzeczą były ideologie. I to spowodowało, że nasz kraj w sposób niesamowity się odradzał, nie tylko gospodarczo, ale również moralnie. No ale niestety przyszła druga wojna światowa, zostaliśmy podbici przez ideologię nacjonalistyczną, rasistowską, niemiecką, a po upadku, po II wojnie światowej, kiedy wydawało się, że Polska będzie znowu niepodległa, dostaliśmy się w szpony ideologii socjalistyczno-komunistycznej, która tym razem płynęła z Rosji, zwanej Związkiem Sowieckim. I kiedy ten ustrój się rozpadł, w tej chwili wchodzimy w obszar ideologii liberalistycznej. A więc my nieustannie musimy szukać jakiegoś dla nas odniesienia, które by ukazywało perspektywę dla Polski, dla Polaków, ale równocześnie, które nie niosłoby za sobą tych wszystkich zagrożeń, jakie pojawiają się w wymienionych przeze mnie ideologiach. Ja myślę, że warto tu jeszcze dodać jedną taką uwagę, która dotyczyłaby tych zagrożeń ideologii, nazwijmy je łącznie, utopii XIX-wiecznych, ponieważ my wyłącznie o nich obecnie myślimy i do nich odwołujemy
i do ich mutacji dwudziestowiecznych, zagrożenia, które wyczuwamy, które przed nami się rysują. Otóż szczególnie mocno rysuje się nam jako groźna ideologia najpierw socjalizmu, która się wiąże z utopią socjalizmu, o czym pan profesor powiedział. I tutaj ten element niszczenia, taki element dogłębnego zanegowania wszystkich sfer istniejącej rzeczywistości w imię ukształtowania owej nowej, o której mówi utopia, na przykład socjalizmu, jest bardzo widoczny na gruncie rosyjskim. Ja chciałam tu podkreślić taką jedną formułę, przytoczyć, która mówi o tym groźnym ukierunkowaniu wszystkich, którzy się takiej ideologii połączonej z utopią poddawali. Michał Bakunin, jeden z pierwszych terrorystów, ale ojciec terroryzmu rosyjskiego XIX-wiecznego, właśnie skłonny w imię realizacji utopii socjalizmu do przeprowadzenia wielkiej rewolucji w Rosji, wypowiedział te dwa działania, a więc działanie w imię czegoś, co rzekomo ma być pozytywne, ale poprzez zniszczenie, poprzez zanegowanie totalne wszystkich sfer istniejącej rzeczywistości, powiedział w takiej formule: radość niszczenia jest radością tworzenia. Należy zanegować wszystko i z tego gruzowiska rzeczywistości różnych jej wymiarów zacząć budować ów raj na ziemi. I my wiemy, jak wyglądają mutacje dwudziestowieczne tych ideologii i utopii XIX-wiecznych. To jest utopia, jednocześnie ideologia komunizmu. Chciałam zwrócić uwagę, pan profesor powiedział o zagrożeniach ze strony liberalizmu, że właśnie nie wyczuwamy zagrożeń ze strony liberalizmu dlatego, że zarówno na gruncie historii tej szkolnej, ale także na gruncie uniwersyteckiej historii, historii idei, także w dysputach politycznych i nie tylko, dominuje takie przekonanie, że komunizm, ideologia komunizmu była nade wszystko przeciwieństwem, była nade wszystko zanegowaniem tego liberalnego porządku, tego liberalnego, który akurat w Rosji się nie zarysował, u nas nie zdążył, bo nie mógł ze względu na sytuację historyczną, ale na Zachodzie tak, że właśnie ideologia komunizmu to było przeciwieństwo do XIX-wiecznego liberalizmu i zwraca się uwagę nade wszystko na właśnie te instrumenty, jakimi się posługiwali ideologowie komunizmu. Sprzeciwiając się ideologii liberalizmu, tworzyli własność państwową, odbierali człowiekowi wszystko, czynili go nędzarzem, ukształtowali takie groźne państwo, opresyjne, represyjne i tak dalej. Natomiast w opracowaniach brak tego, co jest najważniejsze, że istotą ideologii komunistycznej była wcale nie taka czy inna forma własności i wcale nie taki czy inny model państwa i sposób sprawowania władzy. Istotą ideologii komunistycznej było ukształtowanie nowego społeczeństwa i nowego człowieka. Nowego, jak się mówi, od wewnątrz. Natomiast odbieranie mu własności, poddawanie takiej czy innej władzy, podporządkowanie czy ukształtowanie takiego modelu władzy, to były tylko środki. Środki prowadzące właśnie do tego upragnionego celu, owego właśnie komunistycznego raju na ziemi. I dlatego przywykłszy do takich ujęć, ja myślę, że świadomie propagowanych, zwłaszcza w ostatnim okresie, przeciętny Polak, każdy z nas z trudem dobija się do prawdy o tym, co jest istotą systemu komunistycznego, ideologii komunistycznej. I stąd taka łatwość, z jakiej poddaje się nie tylko zresztą współczesne społeczeństwo polskie, część jego powiedzmy, ale także inne, poddaje się ideologii liberalizmu. Bo liberalizm jest postrzegany jako przeciwieństwo ideologii komunizmu.
skoro tam nie było własności, a tu jest więc ucieczka od komunizmu w stronę liberalizmu. Skoro tam był model państwa, władzy opresyjny, represyjny, w związku z tym ucieczka od komunizmu prowadzi oczywiście do takiego modelu państwa, gdzie tego państwa jest jak najmniej. I stąd popularność w społeczeństwach postkomunistycznych, w społeczeństwie polskim, którego bym nie chciała nazwać postkomunistycznym, takich haseł jak im mniej państwa, tym lepiej. To jest właśnie ta próba zakamuflowania istoty ideologii komunistycznej i jednocześnie takie zręczne manewrowanie wiedzą o liberalizmie, a raczej powiedzmy neoliberalizmie współczesnym. Mhm. Tak, spróbujemy, żeby nasze tutaj wypowiedzi nie były dla Państwa zbyt może trudne czy męczące. Będziemy zmieniać pewne plany, raz bliżej o pewnych szczegółach, a czasami z pewnego dystansu, bo chodzi o co, proszę Państwa? Chodzi o to, że my musimy patrzeć na to, co dzieje się w naszym kraju nie tylko przez ten bliski pryzmat, nawet trudności, jakie nas spotykają, ale przez ten pryzmat dalszy. To znaczy, żeby wiedzieć, z jakiego źródła ostatecznie wypływają pewne tendencje, czy to w ekonomii, czy w polityce. I żeby to zrozumieć, trzeba posiadać pewną wiedzę. U nas niestety kultura polityczna jest stosunkowo niska. Ja nie chciałbym tutaj konkretnie odnosić się do poszczególnych polityków, tylko bo zdaję sobie z tego sprawę, jak ich czas jest wypełniony pracą właśnie, czy to w parlamencie, czy w rządzie, czy w ministerstwach, to jest, ale równocześnie musimy pamiętać, że my mamy lukę i to wielopokoleniową, jeśli chodzi o teorie polityczne, ponieważ rozumienie tego, czym jest polityka, na jakich zasadach opiera się polityka, na jakich zasadach opiera się prawo, czy ekonomia nawet, to było zawłaszczone przez uczonych, poddanych ideologii marksistowskiej, by nie powiedzieć sprzedanych ideologii marksistowskiej. I oni za sobą zostawili tylko popiół. I w tej chwili ta jakby myśl polityczna Polski nie może się ciągle odrodzić. Ona jest w wariantach nazw, ona pojawia się tylko w czasie przedwyborczym, kiedy rzuca się hasło konserwatyzm, patriotyzm, religia, liberalizm i tak to są tylko takie hasełka, no, żeby zjednać sobie wyborców. Natomiast brakuje zaplecza teoretycznego, poważnego, które ukazywałoby, na czym to ostatecznie się opiera. I teraz chciałem Państwu uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie w czasach renesansu nastąpił to, jak my znamy renesans, samo słowo na to wskazuje, jako odrodzenie kultury greckiej. Otóż to bzdura jest. Przede wszystkim renesans oznacza nieprawdopodobny wpływ Orientu na Zachód. Tych właśnie cywilizacji orientalnych, cywilizacji azjatyckich, cywilizacji egipskiej, babilońskiej. To wszystko wpłynęło wówczas w elity kulturalne Europy Zachodniej i dało w efekcie zupełną zmianę cywilizacji europejskiej. I dlaczego o tym? Dlatego, że możemy się zapytać, tutaj pani profesor przytoczyła przykład anarchisty Bakunina, który mówił zniszczyć, a potem budować. My możemy zapytać się, skąd taki pomysł, żeby, bo to realnie znaczy, to znaczy wymordować, nie wiem, 10-100 milionów ludzi i zaczynamy od nowa. No, to jest absurdalne. I teraz się pytamy, skąd on to wymyślił? To jest właśnie wpływ Orientu. Ten wpływ Orientu zaznaczył się już w czasach rzymskich za pośrednictwem nie tylko idei cesarstwa, kiedy upadła Rzym jako republika i nagle pojawia się cesarz jako właśnie ten wschodni despota, ale również poprzez pewne idee, wizje świata i kosmosu. I to była idea wschodnia, że kosmos rozbłyskuje i spala się i odradza na nowo z popiołów. I tę ideę zaszczepiono w różne sfery, łącznie właśnie z polityką, łącznie z ideologią, czy łącznie z rewolucją. Do tego nawiązują te ideologie, do tej wizji, że musimy wszystko spalić, żeby odrodziło się coś nowego, coś świeżego, coś, co będzie bardziej boskie, bliskie Bogom. Tu jest ten błąd, bo jeżeli chcemy
sytuację tę zatrzymać, zmienić. My musimy pokazać na główne źródło błędów politycznych i ono właśnie tkwi w przejęciu modeli orientalnych, fałszywej wizji, że kosmos spala się i odradza. Na czym polega błąd? Błąd polega na tym, że to jest wymyślone. To jest po prostu wymyślone, to jest nieprawda. To jest myślenie mitologiczne, które zostaje ubrane w szaty filozofii czy w szaty nauki. Bo sytuacja wygląda, i tutaj widzimy, na czym polega perspektywa chrześcijańska. Otóż w chrześcijaństwie nie ma mowy o tym, że musimy spalić wszystko, żeby się odrodziło. Nie. W chrześcijaństwie perspektywa oznacza transcendencję, przekroczenie porządku w ogóle kosmicznego, ponieważ celem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, który jest niematerialny. Natomiast te mitologie orientalne, one są wszystkie ciągle materialne. To jest ten świat materialny, który się rozwija i spala. I nie ma transcendencji duszy ludzkiej, nie ma transcendencji przekroczenia ducha ludzkiego, tego wszystkiego, co materialne, całego kosmosu, nawet niech będzie w tym kosmosie 200 miliardów gwiazd. To nie ma znaczenia, to wszystko jest materia. A tymczasem człowiek poprzez swojego ducha jest ukierunkowany na niematerialnego Boga. I w tym momencie taka perspektywa jakby psuje szyki tym ideologom, którzy są zaczadzeni wręcz, nie tylko oczarowani, zaczadzeni wizjami orientalnymi, że musimy spalić, żeby coś powstało od nowa. Ja myślę, że trzeba jeszcze wziąć pod uwagę innego typu zaczadzenie i słowo zaczadzenie ze słowem oświecenie może nam się nie mieścić w porządku takim, powiedziałabym, jednolitym, harmonijnym, bo no, zaczadzenie oznaczałoby właśnie wprowadzanie jakiegoś takiego niepokoju i zaciemnienia w naszej świadomości. Natomiast oświecenie kojarzy się nam, niestety taka jest edukacja szkolna, z jakąś taką próbą wprowadzenia harmonii, ładu, logiki w myśleniu. Tymczasem epoka oświecenia wprowadziła właśnie specyficzne zaczadzenie. Otóż to zaczadzenie polega na tym, że wyabstrahowano rozum i uczyniono z niego taką wielką potęgę, która ma decydować o wszystkim. I ta formuła sapere auzo, słynna formuła oświeceniowa, która przywoływała jakby, zapraszała do odwagi bycia mądrym, ona tu została w epoce oświecenia, ona została specyficznie ukierunkowana. To miała być odwaga krytycznego myślenia o autorytetach, odwaga krytycznego myślenia o Kościele, odwaga krytycznego myślenia o chrześcijańskiej nade wszystko etyce, odwaga krytycznego myślenia o świętych nawet. I to był okres, w którym dokonała się bardzo negatywna przemiana świadomości. To jest właśnie to wyzbycie człowieka z tego właśnie ukierunkowania na transcendencję, na to, do czego człowiek został powołany i stworzony. Kierunek życia, sens istnienia się zmienił. Otóż ten rozum, który zaczął dyktować człowiekowi taką odwagę, zaczął prowadzić na manowce. Dokonała się tak bardzo gwałtowna sekularyzacja świadomości społeczeństw, ale na przykład twórców kultury, że trzeba mówić tutaj o drugim wielkim, poważnym zagrożeniu dla Europy, które należy wiązać właśnie z oświeceniem. Rozum został źle wykorzystany. Rozum został całkowicie oddzielony od wiary, od duszy, od tajemnicy istnienia i taki właśnie wyabstrahowany, abstrakcyjny zaczął dyktować człowiekowi różne pomysły. Jednym z nich była właśnie próba tworzenia innego typu utopii. Trudno mówić o tym, że była jakaś wielka przerwa w takim pędzie ku tworzeniu utopii od renesansu do XIX wieku. Drugi etap kształtowania utopii, idealnego świata, idealnego społeczeństwa, to jest właśnie okres oświecenia. Ale o ile utopie renesansowe nie były u swych fundamentów jawnie antychrześcijańskie, o tyle utopie oświeceniowe prowadziły już właśnie w kierunku zdecydowanie niechrześcijańskim. I tutaj sekularyzacja świadomości na gruncie
czy też może w obszarach, czy w powiązaniu z kultem rozumu, takiego bezwzględnego, że tak powiem, władcy nad człowiekiem, właśnie one spowodowały taką drugą falę narodziny nowego typu utopii, propozycji społecznych, które wynikają z takiego zdecydowanego buntu przeciwko Bogu, przeciwko sensowi i kierunkowi życia ku Bogu. One wprawdzie jeszcze nie mają takiego charakteru jak utopie i ideologie XIX-wieczne, o których mówiliśmy, niemniej jednak bez tego etapu oświeceniowego nie byłoby tego etapu XIX-wiecznego, nie byłoby socjalizmu utopijnego XIX-wiecznego, Fouriera, Cabeta, Weitlinga, Owena, a więc trzeba przypomnieć, że tutaj mamy na przykład, ja bym powiedziała, takiego z epoki oświecenia się wywodzącego, na przykład Jana Jakuba Rousseau, który może być także uznawany tutaj za jednego z prekursorów XIX-wiecznego liberalizmu. Ale mamy także innych, oczywiście nie będę ich wymieniała w porządku takim szkolnym, encyklopedycznym, filozofów, którzy są takimi inspiratorami, stanowią taką zdecydowaną inspirację do krytycznej postawy, do przejścia z tej krytycznej postawy do negacji, a od negacji do tworzenia właśnie nowych przestrzeni społecznych, nowych światów, które są zdecydowanie przeciwne chrześcijańskiej tradycji. One wyrastają, żeby jeszcze raz powtórzyć, to trzeba właśnie z takiej sekularyzowanej świadomości oświeceniowej. Tak, i tutaj mówiąc właśnie o oświeceniu, możemy zobaczyć pewną analogię, jaka zachodzi między przejściem z socjalizmu do liberalizmu, kiedy proponuje się, czy nawet wręcz nie tylko proponuje, ale wmawia się, że jeżeli nie socjalizm, to liberalizm. I podobnie w przypadku oświecenia, jeżeli nie oświecenie, to postmodernizm, bo postmodernizm sytuuje się w opozycji do oświecenia. I na czym polega błąd? Otóż błąd polega na tym, że oświecenie bardzo często ukazuje się jako kult rozumu. Rozum, który pozwoli nam odrzucić wszystkie przesądy, fetysze, do których między innymi należy chrześcijaństwo, po to, żeby wejść na drogę postępu i szczęścia ludzkości. Otóż błąd polega na tym, że w oświeceniu mamy do czynienia tyle z kultem rozumu, co z kultem pewnego modelu racjonalności. To nie jest, bo rozum to jest władza w człowieku, władza poznania. I teraz ta władza poznania może przyjmować jako kryteria racjonalności różne cechy poznania. I problem polega właśnie na tym, że w przypadku oświecenia model racjonalności odrzucił wyjaśnianie przez przyczyny. I w tym momencie uznano, że racjonalne jest jedynie to, co da się opisać i wyrazić przy pomocy formuł liczbowych. Stąd bierze się kult matematyki. Wobec tego, jeżeli człowiek wiary szuka Boga poprzez poszukiwanie przyczyny istnienia swojego, czy istnienia świata, i szuka Boga jako celu swojego życia, to on zgodnie z tymi kryteriami jest nieracjonalny, ponieważ przyczyny są nieracjonalne, nie ma przyczyn. Jest tylko opis. Jakby ktoś dał wzór matematyczny na Pana Boga, a to jest naukowe, to w porządku. Ale natomiast jeżeli szuka Boga jako sprawcy istnienia, stwórcy rzeczywistości, jako celu istnienia, to to już są faneberie. I to jest właśnie pułapka, bo w momencie, kiedy postmodernizm występuje przeciwko oświeceniu, to dzieje się rzecz następująca, że wylewa dziecko z kąpielą, czyli wylewa również rozum, który jest władzą bardzo ważną, bo kim jest człowiek bez rozumu? Zaczyna przypominać zwierzątka albo roślinę. Musi mieć rozum normalnie rozwinięty. I dlatego też, krytykując oświecenie, musimy uważać, żeby nie odrzucić rozumu, tylko podważyć tak wąsko pojęty model racjonalności. I dlatego też, właśnie nawet w encyklice Jana Pawła II pojawia się ten bardzo ważny wątek Fides et Ratio, gdzie wskazuje na to, że nastąpiła pomyłka w ukazywaniu modelu racjonalności. Dlatego tak podkreśla, przestrzegając przed pułapkami fideizmu, a więc, że tylko wiara. Nie, musi być i wiara, i rozum, ale nie racjonalność oświeceniowa, tylko racjonalność pojęta
klasycznie, tak jak została wypracowana już w kulturze greckiej, kiedy szukamy przyczyn, w tym przyczyny sprawcze i przyczyny celowe. I wtedy my dopiero żyjemy pełnym życiem racjonalnym, a nie przez model racjonalności, który na dalszą metę staje się narzędziem do zwalczania religii, ale również do zwalczania filozofii i metafizyki. Przy czym ideologie dwudziestowieczne, a szczególnie ta groźna, o której już tu powiedzieliśmy, ideologia komunizmu, w ogóle się nie odwoływały do żadnego modelu racjonalności. To jest szczególnie ważne, że to jest już taka bardzo pokrętna mutacja oświeceniowych koncepcji, gdzie kult rozumu, jak to pan profesor słusznie podkreślił, w rzeczywistości był pewnym kultem tylko pewnej racjonalności, że te inspiracje osiemnastowieczne, one już w ideologii dwudziestowiecznej, komunistycznej, one są mało wyraźne. I aczkolwiek ideologowie, tacy jak Lenin, na przykład Stalin, ale także każdy później ich następca, każdy tak zwany Gęsek, czyli sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, odwoływali się oczywiście do tego, co racjonalne, ale tak naprawdę to nie miało nic wspólnego z tym racjonalizmem i z tą postawą filozoficzną, która jako filozofia realizmu przymusza nas do używania rozumu i jednocześnie zmusza nas do takiego ujęcia istoty człowieka, w której ten rozum oczywiście ma swoje miejsce. Ideologie groźne, dwudziestowieczne, ja mówię w tym wypadku o tej jednej, oczywiście trzeba mówić także o ideologii socjalizmu narodowego, niemieckiego, one uciekały tak naprawdę i od rozumu i nawet usiłowały tylko pozornie używać jakichś powiązań z kultem pewnego typu racjonalności osiemnastowiecznego. To już jest metamorfoza wielka, która musi być wyraźnie tutaj uwzględniona. Metamorfoza tego, co ma swe początki w renesansie, w oświeceniu. W XIX wieku to uzyskuje rzeczywiście już poważny kształt, natomiast w XX wieku gwałtowny skok. Gwałtowny skok do ideologii ukierunkowanej na ukształtowanie nowego człowieka i ta ideologia przeczy wszelkim formom racjonalności. Mówi się, że to jest absurd. Mówi się, że prowadzi donikąd, że zawiesza człowieka w jakiejś próżni, a władzę nad tym człowiekiem daje tym, którzy są twórcami ideologii. A więc reasumując, te historyczne korzenie groźnych ideologii dwudziestowiecznych i ideologii początku XXI wieku są ważne. Musimy jednak zwracać uwagę, że one w pewnych momentach poddawane były takim gwałtownym metamorfozom i że ideologia już była na tyle silna, że nie musiała się liczyć nawet z pozorami racjonalności, jak w przypadku komunizmu. Warto może tutaj też uczynić pewną ideologię, analogię, ponieważ dotykamy problemów rzadko w sumie poruszanych, zwłaszcza w mediach, bo to są tematy ciężkie, one i z uwagi na słownictwo i na jakby punkty widzenia, ale trzeba myśleć, trzeba być troszeczkę nawet tak podrażnionym, żeby uświadomić sobie, że są pewne podkłady dla szeregu poglądów czy teorii, podkłady, przy których ktoś majstruje. To nie jest tak, że to się samo toczy. I dla nas, tak jak zwracaliśmy uwagę, że dla Polski to zapóźnienie w zmianach, które nastąpiły po 90 roku, ono wynikało z tego, że brakowało dekomunizacji i uwłaszczenia, to jeszcze głębsza sprawa, której zabrakło, to było właśnie to rozliczenie intelektualne z marksizmem. Nie było rozliczenia intelektualnego z marksizmem. Przecież marksiści opanowali nie tylko wydziały filozofii, oni opanowali wszystkie szkoły wyższe, bo każdy student musiał przechodzić kursy marksizmu, czyli ilu było tych wykładowców i musiał zdawać egzamin. I co się stało z tymi ludźmi? Czy oni przeprosili naród za to, że zmuszali młodzież do wiary w kłamstwa? Nie, oni znikli. Oni się przefarbowali na postmodernistów, na zwolenników science fiction i tak dalej.
ale przecież zatruli nam duszę. My mówimy, gdzie polska inteligencja, tylu uniwersytetów, tylu absolwentów, no właśnie nie ma, dlatego że ta potencjalna inteligencja była nieustannie zatruwana i intelektualiści, marksiści uciekli, po prostu uciekli, a niektórzy szkodzą, wchodząc w różnego rodzaju komisje, które decydują o stopniach, które decydują o funduszach. Oni tam siedzą i śmieją się. Więc tu jest, mówię, tu jest przeciętny człowiek, myślę, co mnie obchodzi tam nauka czy uniwersytet. Niestety obchodzi, dlatego że tym, co ostatecznie wygenerowało to zło, jakie napłynęło na Polskę, to była myśl. I my musimy tę myśl wyciągnąć na wierzch, położyć ją, odczytać i pokazać, na czym polega błąd, żeby do niej nie wracać, bo tak ona będzie od nowa, pod różnymi postaciami wracać, będzie jak hydra, będzie nas opasywać i z lewicy, i z prawicy, i politycy się zmieniają, ale pewien kierunek, on ciągle jest obecny. I dlatego ważna jest właśnie taka dyskusja, żeby uświadomić sobie, na czym polegają korzenie zła w myśli, czyli na czym polega ten podstawowy błąd. Gdy mówimy o ideologiach i związanych z utopiami, to należy zwrócić uwagę, pan profesor słusznie podkreślił tutaj, kłamstwo. Należy zwrócić uwagę, jak wielką rolę odegrało, niestety odgrywa nadal, kłamstwo w kształtowaniu nowych ideologii, które są ukierunkowane na realizację jakiejś utopii na przykład. Otóż przypomnieć warto, że Karl Mannheim w swoim dziele Ideologia i Utopia podkreśla, iż ideologia, która zmierza do realizacji jakiejś utopii, jest nade wszystko wykorzystywana czy też kształtowana w takim kierunku upragnionym przez jej twórców na gruncie pewnego typu świadomości. Ci ideologowie, którzy pragnęli w XIX wieku, XX, a również teraz na początku XXI, realizować jakiś utopijny świat, jakąś nową utopię społeczną, oni się charakteryzują tym, że w ich świadomości wyraźnie u fundamentów ich myślenia tkwi fałsz. Mannheim podkreśla, że to jest świadomość fałszywa, że trudno mówić o świadomości utopijnej i o ideologii z nią związanej, konkretnej, bez uwzględnienia tego, że ten twórca utopii, ten ideolog, który pragnie ją zrealizować, on odchodzi od rzeczywistości. On buduje jakiś nowy świat i to przesunięcie, jak mówi Mannheim, mamy dwojakie. Odchodzi od rzeczywistości, od świata ludzkiego, proponuje nową wizję człowieka i ta wizja buduje się na odejściu od prawdy o człowieku, od prawdy ontologicznej. Proponuje jakiś nowy świat wartości i w tej propozycji on odchodzi od prawdy o wartościach. A więc kłamstwo, szczególnie ważne w tych groźnych ideologiach minionego stulecia, ale również zauważamy jego obecność na początku XXI wieku. Ja pragnę podkreślić, że wielu przecież myślicieli, właśnie nie tych, którzy prowadzili nas w takim kierunku, aby widzieć, że komunizm jest przeciwieństwem liberalizmu, ale tych, którzy mówili, że komunizm jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, zaprzeczeniem chrześcijańskiej filozofii człowieka, chrześcijańskiego świata wartości, że podkreślało właśnie ci nienagłośnieni, ci, którzy nie byli popularyzowani. Oni podkreślali od lat, że u fundamentów tej groźnej ideologii i utopii komunistycznej jest kłamstwo. Twórcy wybitni, tacy jak Aleksander Sołżenicyn, który już na emigracji utworzył taki tekst, napisał taki słynny tekst, list do przywódców radzieckich, gdzie zwracał się właśnie do nich, aby przestali kłamać. I drugi jego znany tekst, Nie żyć w kłamstwie. Twórcy także podkreślali, twórcy kultury niezależnej od ideologii, że wystarczy odejść od kłamstwa, nie trzeba żadnej nowej rewolucji, aby system runął. Co jest teraz ważne? Okazuje się, że to kłamstwo komunistyczne, jak pan profesor słusznie podkreślił, nie zostało obnażone, nie zostało napiętnowane i ono wniknęło w tę nową rzeczywistość. Władimir Bukowski będzie mówił, że właśnie po kłamstwie
o człowieku, o świecie ludzkim, o wartościach, możemy rozpoznać nowe mutacje ideologii komunizmu. Według Bukowskiego na przykład feminizm, skrajny feminizm, ideologię homoseksualizmu dalej i takie skrajne jakieś ruchy ekologiczne, które stawiają wyżej meduzę od człowieka, że to są właśnie pewne mutacje, które są oparte na fałszu o świecie, fałszu o człowieku. I co zauważamy, że nie rozprawiwszy się z kłamstwem komunistycznym w III Rzeczpospolitej, zaczynamy obcować właśnie z różnego rodzaju mutacjami ideologii komunistycznych, które się spotykają ze szczególnie groźną ideologią neoliberalną. Ta ideologia moim zdaniem jest też, nie wiem co pan profesor tu na ten temat powie, oparta na fałszywych założeniach filozofii człowieka. Że ona też wprowadza fałsz w myśleniu o człowieku. Na przykład gdy mówi o wolności, neoliberalizm, myślimy tutaj o kulturze, myślimy o nauce, to odwołuje się do jakichś takich założeń, że można być wolnym nade wszystko od wszystkiego, natomiast tenże właśnie to hasło, tenże neoliberalizm skrajny, tak przywiązany do tej negatywistycznej koncepcji wolności, nie mówi o tym, że w człowieku jest naturalne ciążenie, na przykład do dobra, do prawdy, do piękna. I to jest też zafałszowanie przecież obrazu człowieka. Fałsz wchodzi nam wyraźny tutaj w koncepcję człowieka, jaką głosi współczesny liberalizm. No właśnie. Ja myślę, że ten temat pewnie tutaj zaraz wypłynie od telefonów naszych słuchaczy. Ja dziękuję za ten wstęp, bardzo, myślę, dużo nam mówiący i wprowadzający nas do tematu ideologię groźne dla Polski. Myślę, że też chyba zapytam o to, no bo też należy przecież do słuchaczy, w jakiś sposób też do przyszłych wyborców, bowiem jeden z kandydatów na prezydenta, no jeżdżąc po Polsce, spotykając się, tego nie ukrywa, to pan Tusk bodajże, mówi bardzo wyraźnie, że no liberalizm można łączyć z wiarą, można łączyć z światopoglądem chrześcijańskim. Mówi, że liberalizm gospodarczy, no ale przecież ten liberalizm gospodarczy, jak się okazuje, ma korzenie w tym liberalizmie jako ideologii, prawda? Więc może tak zapytam, nie wiem, czy to teraz tą odpowiedź, czy za chwilę uzyskamy. Bowiem no tutaj pewne się zamieszanie czyni, prawda? Bo do tej pory to wszystko było jakoś tak wyraźnie powiedziane. Teraz natomiast tak jakby niektórzy starają się mówić, że no liberalizm to nie jest taki zły, to nie jest coś, co żeby straszyć nim, prawda, że wiele jest nieporozumień, że to jest przede wszystkim wolność, a wolność jest czymś dobrym. No nie wiem, czy... Ja myślę, że tutaj jest za dużo skrótów myślowych i w związku z tym, ponieważ to są hasła takie wyborcze, to trudno jednym zdaniem odpowiadać. Ale one występują, to się zgodziło. Występują i teraz o to chodzi, że jak nie ma się pewnego podkładu teoretycznego, to następuje jakieś zamieszanie intelektualne, bo przede wszystkim sam liberalizm nie ma jakiejś jednej formy liberalizmu, tylko jest wiele różnych odmian, mutantów, jakichś karkołomnych w ogóle czasami nawet systemów czy poglądów. I w związku z tym nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy liberalizm łączy się z chrześcijaństwem, czy się nie łączy. Bo z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, o jakim chrześcijaństwie jest mowa, czy o prawosławiu, czy o katolicyzmie, czy o protestantyzmie. To są rzeczy tak różnorodne, że jak się bardzo precyzyjnie nie postawi pytania, o czym mowa, to będziemy pływać. Dlatego wydaje mi się, że ten temat relacji między liberalizmem a chrześcijaństwem ja bym zostawił na wieczorne rozmowy, żeby po prostu słuchaczy troszkę przygotować, bo inaczej to zrobimy pewien skrót i nie będzie to miało wartości poznawczej. A warto byłoby właśnie zwrócić uwagę na wartość poznawczą naszych tutaj wystąpień i dopiero wnioski można polityczne wyciągać, ale to każdy sobie sam już wyciągnie. No właśnie, bo tu dużo tych skrótów jest. Niektórzy też nakładają też temat, pojęcie libertynizmu, prawda? Tak, libertynizm byłby skrajną odmianą liberalizmu. To też wyjaśnimy. Tak, też wyjaśnimy. Dobrze, dobrze. Ja przypomnę, mamy gości, pani profesor Anna Raźny. Bardzo gorąco jeszcze raz dziękujemy. I pan profesor Piotr Jaroszyński. Za chwilę odbieramy już telefony. 15 minut po godzinie 18. Znany sygnał stanowi zaproszenie do naszych
rozmów niedokończonych, które już rozpoczynamy teraz w Radiu Maryja. Wyjątkowo tylko w Radiu Maryja, bo w telewizji Trwam mamy transmisję z samego Watykanu, spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z dziećmi pierwszokomunijnymi, więc tak wyjątkowo jesteśmy tylko teraz w radiu, ale myślę, że będzie też okazja po 21.30 też nadrobić dla tych, którzy oglądają telewizję Trwam, nadrobić ten czas, który teraz będziemy mogli realizować. Mamy zacnych gości. Dzisiaj rozpoczęcie, inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Przybyło bardzo wielu zacnych profesorów. Z nami są także tutaj w studio pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże. Pani profesor, prosimy o specjalizację. Przypomnienie naszym słuchaczom. No więc kulturoznawca, aczkolwiek jeszcze nie jest to dyscyplina naukowa, bo się o to ubiegamy, ale mówię kulturoznawca, bo rzeczywiście badacz kultury się nam tu jawi, gdy używamy takich pojęć. Jestem kierownikiem Katedry Kultury Nowożytnej Rosji, a przy okazji jeszcze pełnię funkcję taką organizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem dyrektorem Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Właśnie problemy kultury moje środowisko, moje zespoły badawcze interesują. Tak jest. Witamy bardzo serdecznie. I pan profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, także znany naszym słuchaczom. Witamy gorąco. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I tutaj też specjalizacja dla przypomnienia, panie profesorze. Ja jestem kierownikiem Katedry Filozofii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii. Więc zapraszamy na, możemy powiedzieć, ucztę teraz na pewno intelektualną i przy okazji bardzo wiele wiadomości, informacji dla naszych słuchaczy zostanie przekazanych. Temat naszych rozmów, ideologie groźne dla Polski. A więc temat ważny, w swoim tytule nawet groźny, bo będzie traktował o ideologiach, które są, które się przejawiają i dlaczego są one groźne dla Polski. Bardzo proszę, oddaję głos naszym gościom i zamieniamy się, myślę, wszyscy w słuch, słuchając słów profesorów. Tak, bardzo się cieszę, że możemy tutaj razem z panią profesor Anną Raźny zabrać głos i dyskutować z państwem na temat bardzo ważny, związany właśnie z wyborami prezydenckimi w Polsce, wyborami, które troszkę zdryfowały na tematy, na wątki istotne dla walki bardziej niż dla rozumienia podstaw, na jakich nasza ojczyzna ma się opierać. Podstaw nie tylko politycznych, ale również moralnych, kulturowych czy wręcz cywilizacyjnych. I dlatego zaproponowaliśmy taki temat, może dosyć rzeczywiście groźny, ale spróbujemy, przedstawiając nasze przemyślenia, pewne rzeczy w miarę jasno tłumaczyć, bo chodzi o to, żebyśmy oprócz słów, które wpadają nam w ucho z różnych środków przekazu, zwłaszcza czy z gazet, czy z radia, czy z telewizji, żebyśmy troszkę mieli do nich dystans i abyśmy je jednak mogli lepiej rozumieć. I dlatego właśnie słowo ideologia. Może ja najpierw wytłumaczę znaczenie tego słowa, a potem wejdziemy głębiej. Otóż słowo ideologia jest takim słowem, które zostało utworzone sztucznie pod koniec XVIII wieku. Była to moda na tworzenie sztucznych słów w oparciu o język grecki czy język łaciński. Samo słowo to składa się z dwóch wyrazów ideo i idea i logos. Pierwsze oznacza nie tyle ideę, takie o jakich mówił kiedyś Platon, że są to byty, które istnieją poza światem, ale były to po prostu wrażenia zmysłowe, które nazywano wówczas w XVIII wieku w filozofii ideami. A logos to była nauka, czy właściwie filozofia, a więc ideologia to była, właściwie wydawałoby się, niegroźna zupełnie taka filozofia wrażeń. Ale była to jednak filozofia dosyć groźna, ponieważ jej autorem był Antoine de Stis de Tracy, który był jednym z przywódców intelektualnych mającej nastąpić rewolucji francuskiej. I on to właśnie wymyślił ową ideologię, która docelowo miała stanowić swego rodzaju manipulację świadomością, zaczynając od najprostszych wrażeń, a kończąc na przewrocie politycznym. A więc ideologia tak naprawdę miała na celu dokonanie pewnego przewrotu politycznego, w ramach którego chodziło o
odsunięcie od władzy, od wpływu. Prowadzić do tego, że będą nas funkcjonariusze państwowi spowiadać tak jak w latach 50., a może nas spowiadają dalej, tylko o tym nie wiemy. No właśnie, także tutaj pani zatoczyła piękne koło historii, ale niestety mijające się z prawdą i chciała pani dobrze, a wyszło źle. Ja myślę, że tutaj absolutnie w tym kierunku nie pójdziemy, bo są odpowiednie komisje, są odpowiednie naprawdę ciała, mówię to z całą odpowiedzialnością, które czuwają nad tym, żeby były dobrane katechizmy, program też nauczania w seminariach, bo sam takie seminarium kończyłem. Są też komisje sprawdzające i tak dalej, i tak dalej. To więc myślę, że odpowiedzią dobrą będzie to, żeby najlepiej każdy patrzył na swoje podwórko, jeśli chodzi o te duchowe sprawy, bo nikt nikomu nie zabrania przeczytać sobie o prawdach wiary, czy jeżeli ma jakąś, prawda, potrzebę wiedzy duchowej, jeszcze sobie ją wzbogacić. To tak samo jak student filozofii. Jest student, który, panie profesorze, czy pani profesor, wykona program minimum, prawda? Ale jest ten, który będzie szedł dalej, poszerzy sobie literaturę i nie mu przecież za to nic nie zrobi, a nawet go wynagrodzi. Tyle ode mnie, bo chciałem tutaj tak, bo to był taki temat religijny trochę. Ja myślę, że tak, że tutaj trzeba zwrócić uwagę i podkreślić, jak wielką rolę dla prawidłowego wychowania naszych sumień i sumień dzieci również odgrywa ten główny katechizm Kościoła katolickiego, gdzie te rzeczy, o których pani mówiła, są, więc to powinno być dla nas odniesieniem. Druga sprawa to jest taka, że oczywiście mogą pojawiać się pewne tendencje, które jakby rozmazują obiektywne rozumienie grzechu. I dlatego trzeba po prostu sięgać nieustannie do katolickiego katechizmu Kościoła katolickiego po to, żeby te rzeczy, które tam są bardzo jasno i precyzyjnie wyłuszczone, żeby się z nimi zapoznawać i z dzieckiem komentować. Także na pewno cenne jest to, że jesteśmy wyczuleni na rodzice, zwłaszcza jeśli są wyczuleni na to, żeby dziedzictwo wiary przekazywać zarówno od strony dogmatyki, ale również od strony etyki, żeby jedno z drugim było połączone. I dlatego wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiejś takiej strasznej sytuacji, że zostaliśmy pozbawieni tych obiektywnych kryteriów, no bo one są. Tak. Pani profesor, do słowa, czy kolejny telefon, tak? Ja myślę, że wystarczy tutaj, ponieważ pytanie było jakby troszkę bokiem ustawiło się wobec problematyki, o której myśmy mówili, wobec tych problemów. Myślę, że słuchaczce chodziło o może jakieś liberalne potraktowanie, bo skąd liberalizm nagle w związku z owym katechizmem? Liberalne potraktowanie może etyki chrześcijańskiej przez właśnie takie, a nie inne ujęcie pewnych problemów. Ale to rzeczywiście, co powiedział pan profesor, co powiedział ojciec, to naprawdę ma swoje głębokie etapy weryfikacji takiego katechizmu i na pewno nie jest odejściem od chrześcijaństwa. Tak jest. Mamy telefon. Bardzo prosimy Radio Maryja. O, ktoś czeka, bo może za chwileczkę będzie. Są linie zajęte. Ja przypomnę, że podejmujemy temat ogólny, ale wchodzimy w szczegółowe tutaj rozważania. Ideologie groźne dla Polski. Tego wieczoru w Radiu Maryja, także po 21.30. Proszę bardzo, słuchamy. Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja chciałabym troszkę jednak nawiązać do tego, co przede mną powiedziała moja rozmówczyni. Koja się już las pod Warszawy. Witamy. Myślę, że po prostu ja wiele lat spędziłam też na emigracji i mam też doświadczenie niestety przenikania liberalizmu do kościoła katolickiego. Między innymi to było powodem tego, że myśmy się zdecydowali wrócić do kraju, wierząc w to, mając dobre myśli, że jednak te prądy nie przenikną do naszej ojczyzny, do kościoła katolickiego w Polsce. I niestety muszę przyznać, że niestety nasze oczekiwania do końca, nasza jakaś wiara w to zaczyna się chwiać, dlatego że obserwujemy jednak wiele rzeczy, które odbiegają od takiej tej nauki Kościoła, która była przed wiekami całej głoszona. Ja już kiedyś wspominałam na antenie naszego radia, chociażby takim, jeszcze może inaczej. W tej chwili mój syn też przygotowuje się do pierwszej komunii świętej i ja muszę powiedzieć, że na przykład szukam i znalazłam
porządny modlitewnik, ale wydany przed 80 roku. Dlaczego? Dlatego, że ja patrząc, szukając dobrego modlitewnika, wzięłam pod uwagę też modlitewnik, który ja miałam przed wjazdem na emigrację. Kupiłam sobie, wjechałam z tym modlitewnikiem i porównuję pewne rzeczy ważne, których już nie ma. I proszę zobaczyć, nie będę mówiła że o szczegółach, ale zapytałam ostatnio, będąc w drodze do innego kraju, spotkałam polskiego księdza w Niemczech i zresztą bardzo, bardzo, bardzo fajnego, bardzo takiego rzeczowego. I rozmawialiśmy na temat pewnych rzeczy, których właśnie nie ma w tych nowych modlitewnikach. Ja się dzieliłam po prostu swoimi spostrzeżeniami, że mnie to martwi, że jakaś niewidzialna ręka no usuwa rzeczy, które były, są bardzo wartościowe. I zapytałam tego księdza o pewną rzecz. On zdziwiony powiedział, że tego nie zna. No więc ja mu opowiedziałam historię, prawda? A my, proszę panią, niestety nas już tego seminarium nie uczą. Zaczął dzielić się tym, że wielu rzeczy nie uczą. Że on musiał sam do pewnych rzeczy dochodzić, bo w seminarium tego nie uczą. Proszę państwa, to jest bardzo ważne. Na przykład ja chcę podzielić takim wrażeniem z Anglii. Tam zdarzało się bardzo często do kościoła, którego chodziłam, katolickiego, jednego z lepszych, można powiedzieć, angielskiego, katolickiego kościoła, bo już w tym mieście akurat polski to był w ogóle, już było trudno chodzić tam, bo tam no, była sytuacja bardzo zła, że nagminnie służba kościelna nie klękała przed Najświętszym Sakramentem. Przechodzili, prawda? No dla mnie to było bardzo, bardzo rażące i jak już ktoś ukląkł, to tak, prawda, żeby w biegu, żeby... I ja się zapytałam księdza tego, czy uczą w seminarach obecnie, jak się powinno uklęknąć, uczcić Najświętszy Sakrament. Niby prosta rzecz, a jednak nie, nie uczą tego. A mamy doświadczenia różne w naszych rodzinach, prawda, z różnych rodzin przychodzą dzieci do seminarium, różnie to bywa, więc to są naprawdę ważne rzeczy. Nie możemy tego tak zbywać, że są komisje, które sprawdzają. No, różnie to bywa, także ja bym przestrzegała przed takim... My, jeżeli mówimy o tym w radiu, to nie wynika z naszej złej woli, tylko proszę mi wierzyć, naprawdę z ogromnej troski o czystość i prawdziwość wiary świętej katolickiej. To tylko z tego wynika. Mamy prawo, bo jesteśmy również, prawda, no, kościołem, my jesteśmy w tym szerokim znaczeniu. I nie tylko z urzędu ktoś w kościele może zabierać głos w takich czy innych sprawach. My też mamy prawo swoje jakieś lęki zwłaszcza, jakieś no takie, widzimy ewidentnie, nie będę mówiła o wielu innych rzeczach, które w tej chwili, na przykład, proszę mi wytłumaczyć nawet taką rzecz, dlaczego w tej chwili mówi się różaniec i zaczyna się od wierzę w Boga. Kiedy rozmawiałam z księdzem Jerzym Bajdą, prosząc o wyjaśnienie, ksiądz powiedział, niestety nie potrafię powiedzieć, dlaczego niektórzy kapłani odmawiają. Pani Urszula, no to są pytania szczegółowe. Mamy, oczywiście, mamy tutaj, ja nie wiem dlaczego tak jest, w Radzie Maryja mamy odwierzę Boga Ojca i taki jest skład. I tak, ale zdarza się coraz bardziej, konkretnie powiem, w Łomiankach. Po prostu we wszystkich kościołach jest to tak odprawiane. No, ale to są pytania szczegółowe. Nie tylko tutaj, bo w wielu innych miejscowościach, gdzie jeszcze spotykam się właśnie z tym. I nikt mi nie potrafi wytłumaczyć. A tak, proszę księdza, tak od lat było w angielskim kościele w Anglii odprawiane nabożeństwo różańcowe. Mhm. Więc przechodzą te prądy również, ale nikt nie potrafi powiedzieć, skąd to się wzięło i dlaczego to jest. A to jest istotne. W naszej tradycji zawsze tak było. Prawda? A jest już inaczej. Tak. Dziękuję bardzo panu Urszulu. Szczęść Boże. Dużo, dużo pytań, dużo wątków. Może postaramy się uporządkować tutaj odpowiedź. Bardzo proszę. Tak, wydaje mi się, że troszkę to tak zdryfowało na wątek poboczny w stosunku do tematu, jaki podjęliśmy i jaki my możemy z racji naszych kompetencji jakby wyjaśniać i rozstrzygać. Bo tutaj troszkę już mamy wątek w chrześcijaństwo, a liberalizm, czyli jakieś domniemane przenikanie w szczegółach pewnych trendów liberalistycznych do religii. Więc to jest jakby nowy wątek i nam w tym momencie no, trudno powiedzieć, bo pani podaje różne przykłady miejsc, w których ja na przykład no, nie byłem, nie słyszałem i teraz co mam w związku z tym zrobić. Dlatego wydaje mi się, że warto jednak trzymać się tematu, natomiast
ten problem można dyskutować przy okazji innego tematu z innymi gośćmi, jak ktoś będzie, no nie wiem, rektor seminarium na przykład, jak wygląda sprawa formacji, kształcenia księży, bo w momencie, kiedy zaczniemy wyciągać różne drobiazgi z różnych stron, to one nas przytłoczą i się pogubimy. Także ja proponuję, żeby jednak, to mogą być słuszne uwagi, tylko żeby trzymać się i tematu, i naszych kompetencji, bo wtedy będziemy z tego mieli owoce poznawcze, a inaczej to się zaczniemy narzekać i stracimy główny wątek. Mhm. Tak, ja też tak uważam, że są to problemy dotyczące bezpośrednio formacji duchowej księży, ale także wiążące się nade wszystko z pewnymi przemianami duchowości chrześcijańskiej, duchowości zachodniej. Polska się wpisuje w tę duchowość zachodnią. Inaczej wygląda nieco duchowość chrześcijańska wschodnia. Tam także obserwujemy pewne jej przemiany na gruncie prawosławia na przykład. I to już jest wątek nieco inny. Być może można byłoby go powiązać z uzależnieniem takiego, a nie innego typu duchowości współczesnej chrześcijańskiej od wpływów liberalizmu i neoliberalizmu, ale to naprawdę musiał być rzeczywiście temat innego, nowego spotkania. Tak. Bardziej tutaj uszczegółowiony, przy czym ja może powiem jeszcze tyle, że no, Kościół trzeba kochać, żeby pewne rzeczy chcieć w nim zmieniać, tak, w takim sensie, prawda, na lepsze. Księży też jesteśmy nauczeni naszej kulturze szanować, chociaż są tutaj pewne wyjątki, tego też się nie boimy powiedzieć. Na pewno no, ksiądz jako osoba ulega może czasami różnym wpływom, czasem różne podejście do spraw przychodzą. Też to są osoby, które mają prawo błądzić. I myślę, że tutaj też w tym dialogu, który ma miejsce, jest miejsce, by powiedzieć, że coś nam się nie podoba, że chcemy, prawda, jakieś nabożeństwo, może też, żeby inaczej wyglądało. Ale ogólnie powiedzmy, Kościół jest tak mądry, że jako instytucja też bosko-ludzka, że ma te pewne ramy, są pewne przepisy, są pewne struktury ukształtowane, więc i sprawdzone od wieków. Więc jeżeli coś tutaj jest nie tak, no to korekta może przyjść bardzo szybko. Żeby tylko troszkę było dobrej woli, tak odpowiem, bo to różnie bywa. Chociaż no, akurat taki był przypadek Różaniec, no wszyscy zaczynają chyba od wierzą w Boga Ojca, przynajmniej tak się powinno, według, nie wiem, zasady, prawda, występującej od wieków. Ale tak jako przykład pani podała. Mamy 19 minut po 19, a więc jeszcze 11 minut programu. Przypomnę temat: ideologie groźne dla Polski. Ideologie, które nam zagrażają, czy może które już są obecne. I rozmawiamy w ten sposób, na ten temat. Bardzo prosimy, Radio Maria. Zbawiony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Bożenna Maria z Gdańska. Bardzo serdecznie witam wszystkich, ojca prowadzącego i państwa profesorów. Tak wspaniale, temat jest niezwykle trafiony. I tak wspaniale się uzupełniacie w takim jakby dialogu, kiedy jeden człowiek przyjmuje drugie myśli drugiego, jakby je poszerza. Jestem bardzo zachwycona, zbudowana i cały czas pilnie uważałam, chcę tutaj stricte wrócić do tematu, bo tam też, co było przed chwileczką, to świadczyło tylko o tym, jak bardzo boli nas Polaków, katolików, odejście od tradycji w Kościele. Ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast co nieco obiecał pan profesor Jaruszyński napomknąć na początku następnej audycji o stosunku liberalizmu do chrześcijaństwa. Myślę, że to miałoby miejsce, bo widocznie jest głód tej wiedzy. Natomiast wracając tutaj, myślę, że byłaby ta wspaniała sprawa, gdybym się dowiedziała, czy gdybyście państwo mogli ten temat, który, ponieważ no, nie mam za sobą tego typu studiów tak połączonych, jest dla mnie gdzieś tam przeczuwany, ale nie jest dobrze znany, gdyby gdzieś ukazał się na przykład jakiś taki artykulik na ten temat, właśnie dotyczący tego tematu. Moje pytanie, otóż rzeczywiście sama obserwując siebie jeszcze gdzieś tam kiedyś na początku lat studenckich, a teraz to już mam dorosłe dzieci, więc to już jest, że tak powiem, sporo kres czasu. Sama widzę sobie, że padałam ofiarą pewnej właśnie, powiedziałabym, fałszywej racjonalności, kiedy wręcz chlubiłam się zbyt bardzo wysoko postawionym krytycyzmem, umysłem krytycznym i jak gdyby podważaniem wszystkiego. No oczywiście to wynikało może pewnych dosyć słabych fundamentów wiary katolickiej, które dostałam z domu i być może dałam się uwieść racjonalizmowi tak pojętemu. Myślę sobie nawet także ideą oświecenia, gdzie przeżywałam jakąś taką fascynację
związku z tym, ponieważ myślę, że nie jestem tutaj jedynym człowiekiem, którzy ulegli tego typu, że tak powiem, ideologiom fałszywym i którzy, co nie daj Bóg, jeszcze tutaj szczególnie jak się dyskutuje z ludźmi, powiedzmy sobie, no będącymi po studiach, którzy niestety tutaj w tej sferze, jako że tej edukacji poza swoją specjalnością nie odebrali, po prostu tkwią dalej w tych mniemaniach i wręcz się szczycą. Prosiłabym może tutaj o rozwinięcie, jeśli się nie uda teraz, to w dalszej części audycji, może jeszcze raz tej różnicy pomiędzy racjonalnością, która jest nam, no, która jest atrybutem naszego człowieczeństwa, prawda, bo Bóg dał człowiekowi rozum, tego jak gdyby jest naszym podobieństwem do Boga. Przy czym rozum oczywiście to coś więcej niż racjonalność, myślenie i tak dalej. Tutaj zostało to wspomniane. Chciałabym, żeby to jakoś tak konkretniej pokazać, ten temat. W związku z tym, w jakim stopniu musimy jednak cały czas o tym pamiętać, niemniej jednak, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, czy żeby po prostu tutaj umieć też otworzyć się na transcendencję i to, w jaki sposób nas, ludzi, którzy chcą być też, no, używać rozumu, w jaki sposób nie wrzuca w ciemnogród, co często lubią nasi przeciwnicy nam narzucać. I tutaj właśnie chodziło mi o tą sprawę tych, żeby jeszcze też rozwinąć sprawę tych tak zwanych, tej tak zwanej racjonalności, no fałszywej chyba. To jest takie troszeczkę może zaprzeczenie, ale wiem, o co chodzi. Dziękuję serdecznie. Czekam na odpowiedź z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Szczerze, bardzo dziękuję za to pytanie, które mieści się właśnie w ramach naszego spotkania i tego, co chcielibyśmy przedyskutować z Państwem. Także to bardzo, bardzo dobry jest ten punkt o tym krytycyzmie, który daje to złudzenie, jaki to ja jestem mądry. I proszę zwrócić uwagę, że najczęściej te tygodniki liberalno-lewicowe podpuszczają ludzi manierą pisania artykułów takich krytyczno-ironicznych. I wtedy się wydaje, że ach, no tak, rzeczywiście, jakie to błyskotliwe. Natomiast i tutaj to oczywiście jest też, daje człowiekowi poczucie takiej wielkości, pychy wręcz nawet, jaki to jestem mądry, bo jestem krytyczny. A druga sprawa, to jeszcze raz może wyjaśnię, na czym polega różnica między rozumem a racjonalnością. Otóż rozum jest pewną władzą poznania, tak jak mamy oczy, żeby patrzeć, uszy, żeby słyszeć, tak rozum, żeby rozumieć. I problem polega na tym, że pytamy się, rozumieć to znaczy co? To co chcemy wiedzieć, żeby zrozumieć? I tutaj, jeżeli stwierdzamy pewien fakt, na przykład Ziemia istnieje, możemy zadać różne pytania. Możemy zadać pytanie, dlaczego Ziemia istnieje, chociaż nie musi istnieć. Dlaczego istnieje to oto drzewo, chociaż nie musi istnieć. Nie musi, no bo przyjdzie drwal i je zetnie i po drzewie. Dlaczego człowiek istnieje, a przecież nie musi istnieć. Sekunda i umarł, nie ma go. Można zadać takie pytania. Można zadać pytanie, a ile ten człowiek waży? 85 kilo. A ile ma wzrostu? 172 centymetry. I teraz są różne pytania i chodzi o to, że w okresie oświecenia pytania racjonalne ograniczono tylko do pytań, ile to mierzy i ile to waży. Natomiast wszystkie pytania, które dotyczą, a dlaczego to istnieje, a skąd to istnieje, a po co to istnieje, czyli to, co my nazywamy pytaniem o sens, odrzucono jako nieracjonalne i w tym momencie ludzie rozumni właśnie znaleźli się w pułapce, ponieważ to, co było dla nich możliwością zrozumienia świata, okazało się fikcją. I w jeszcze większej pułapce znaleźli się ludzie wiary, dla których właśnie wiara, która w sposób głębszy pozwala zrozumieć odpowiedzi na te pytania, okazała się jeszcze bardziej irracjonalna. I dlatego właśnie musimy odróżnić rozum od różnych modeli racjonalności, zwłaszcza od tego modelu racjonalności, który płynie z oświecenia, a który stał się narzędziem do walki z religią i do walki z metafizyką. Ja myślę, że trzeba jeszcze tutaj podkreślić ten pewien ciąg rozwojowy groźnych utopii, o których mówiliśmy, ideologii, który się zaczyna w epoce oświecenia od takiego fałszywego kultu pewnego typu racjonalności. Otóż w ideologii komunistycznej bardzo często powtarzano jak zaklęcie takie hasło, że to ma charakter naukowy, że to jest naukowy światopogląd, że naukowe podejście.
ale to były tylko pozorne, to już były nawet, to była nawet próba degradacji nawet oświecenia, bo te dane, o których mówił pan profesor, w ideologii komunizmu, one były lekceważone. I dlatego mówimy, że tu już nastąpiła tak gwałtowna metamorfoza tego, co się zaczęło w epoce oświecenia. Bo wprawdzie się odwoływano w różnych wykazach, przemówieniach, odwoływano się do tak zwanych danych naukowych, do tak zwanego naukowego światopoglądu, ale w praktyce one były lekceważone. Lekceważono nie tylko ciężar człowieka, jego wzrost, ale lekceważono wszystko, co dotyczyło rzeczywistości ekonomicznej i tej, dla której dane naukowe byłyby bardzo ważne. Dlatego się mówiło, że ekonomia to jest właśnie widmo, bo to coś, co tak naprawdę nie istnieje. Co jeszcze chciałabym podkreślić? Pani tutaj słusznie zauważyła niebezpieczeństwo wkraczania na drogę krytycyzmu, który może łatwo przerodzić się w krytykanstwo, czyli krytykę dla krytyki. Otóż, oczywiście, że krytycyzm na pewno ma swe także plusy, ale on nie może być odcięty od prawdy. Że krytycyzm może się pojawić w naszym postępowaniu, w naszym życiu, ale nade wszystko w naszym myśleniu, wtedy, gdy my podejmujemy wielki trud poznawania prawdy. I wtedy musimy krytycznie podejść do tego, co jest sprzeczne z prawdą. A więc krytycyzm taki XVIII-wieczny, który polegał właśnie raczej na krytykanstwie i rodził takie niebezpieczne postawy, zwłaszcza w kulturze, była to totalna na przykład krytyka chrześcijańskiej etyki, z której rodziły się jakieś powieści, jakieś wzory bohaterów, których naśladowano w życiu, z założenia przyjmujących, że to jest złe, to należy odrzucić. To jest właśnie ta fala krytycyzmu, która weszła do kultury, tego krytycyzmu oświeceniowego i która nie miała nic wspólnego z dążeniem do prawdy. Pomimo, że powoływano się przecież w epoce oświecenia na dane naukowe. Ona nie miała bardzo często w kulturze właśnie nic wspólnego z osiąganiem prawdy o człowieku. Mało tego, całkowicie zanegowano w owym krytycyzmie pojęcie tajemnicy. Nie było tutaj już możliwości na to, aby w spojrzeniu na człowieka podkreślić, że jest jakiś tajemniczy sens, że jest jakaś sfera tajemnicy, tajemnicy metafizycznej. To zostało z góry odcięte od człowieka, z góry wyrzucone na margines rozważań takich kulturowych, historycznych, ale nade wszystko na margines tej kultury, która tworzyła wzorce do naśladowania. Z epoki oświecenia wywodzi się taki bohater, który właśnie był pyszałkiem, bo polegał na władzy pewnego typu umysłowości, która się rodziła z krytyki, a ta krytyka, jak tu pan profesor mówi, była jedynie inspirowana przez jakąś formę racjonalności opartej na liczbach, na danych. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kolejne telefony już po 21.30. Będziemy kontynuować temat. Ideologie groźne dla Polski, a gościem naszych rozmów są pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Zapraszamy już po 21.30-40. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy.